Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Pokój z Bogiem autorstwa Billy Grahama, czyta Maciej Kowalik. Przedmowa autora. Od trzech dziesięcioleci, gdy książka ta została napisana, nasz rozdarty wojnami świat jeszcze bardziej oddalił się od jakże upragnionego pokoju. Po raz pierwszy w historii całe pokolenie młodych ludzi żyje w strachu przed nuklearną zagładą. To częściowo wyjaśnia, dlaczego tak wielu młodych ludzi na różne sposoby unika realiów rzeczywistości. Staliśmy się pokoleniem specjalistów od unikania problemów życiowych. Gdy piszę te słowa, zbrojne konflikty szerzą się w wielu krajach naszego globu, a na ulicach niejednego wielkiego miasta słychać strzały. Od czasu napisania tej książki został zamordowany amerykański prezydent i najwyższy prokurator, przywódca biernego oporu, prezydent Egiptu i sławna gwiazda muzyki rockowej. Drugi prezydent miał zginąć od kuli zamachowca. Wiele razy brano zakładników, został zestrzelony koreański samolot pasażerski. Prowadzi się wiele wojen. Nasze domy nie mogą zagwarantować nam wewnętrznego pokoju, ponieważ prawie połowa nowych małżeństw kończy się rozwodem. Ten stan dzisiejszego niespokojnego świata jest wyrazem niepokoju utrzymującego się w wielu sercach. Miliony ludzi czytały tę książkę w jej pierwszej wersji. Została ona przetłumaczona na ponad trzydzieści języków. Tysiące pisało o tym, jakich życie lub życie ich bliskich zostało poruszone i zmienione pod wpływem tej książki. Jest to najczęściej czytana i najszerzej rozpowszechniona książka w krajach Wschodu. Na granicy jednego z tych krajów w bagażu pewnego chrześcijanina celnik znalazł egzemplarz pokoju z Bogiem. Turysta oświadczył, że chętnie podarowałby mu tę książkę, ale obiecał dostarczyć ją swemu przyjacielowi w tym kraju. Czy zechce pan poczekać, aż ją przeczytam? Zapytał urzędnik. Nasz przyjaciel zgodził się czekać pół godziny, godzinę, dwie godziny. W końcu książka wróciła na swoje miejsce do walizki i nasz przyjaciel poszedł dalej. Dokonując rewizji pierwszego wydania, byłem zdumiony aktualnością zawartego w niej materiału, choć w niektórych miejscach trzeba było nanieść niezbędne poprawki. To poprawione wydanie, zresztą, jak i pierwsze wydanie pokoju z Bogiem, wskazuje na drogę, na jedyną drogę prowadzącą do prawdziwego pokoju w tym niespokojnym świecie. Przez ostatnie trzydzieści lat miliony czytelników tej książki w różnych krajach świata podążało tą wyraźną, prostą drogą i odkryło dla siebie nowe życie, proponowane im przez nieznanego dotąd Galilejczyka. Dotyczyło to zarówno ludzi oczekujących na wyrok śmierci, jak i jednego z moich zięciów. Jedna z dziennikarek, która pisała o naszej krucjacie ewangelizacyjnej w Bristolu, zapytana czy przed przybyciem do Bristolu brała udział w pracy kościelnej, powiedziała... Ależ oczywiście jestem chrześcijanką. Zostałam nawrócona przez usługiwanie Billy Grahama w 1954 roku. Jako dziesięcioletnia dziewczyna poszła na wyprzedaż podwórkową. Na jednym ze stolików było wiele książek. Zauważyła egzemplarz pokoju z Bogiem, który jakoś zwrócił jej uwagę. Zapłaciła sześć pensów, wszystko co miała przy sobie, i przez całą noc czytała w swoim pokoju. Przyjęła Chrystusa na skutek czytania tej książki. Chociaż bowiem wzrastała w Kościele, nie miała nikogo, kto wyjaśniłby jej proste poselstwo ewangeliczne i sposób jego zastosowania. Modle się o to, aby to poprawione wydanie znalazło drogę do rąk i serc ludzi żyjących w tym zagubionym, rozczarowanym i poszukującym świecie, ponieważ teraz jeszcze bardziej niż za czasów pierwszego wydania tej książki mężczyźni i niewiasty, ludzie starsi i młodsi, wszędzie pragną pokoju z Bogiem. Jestem wdzięczny wszystkim tym, z którymi konsultowałem się, przygotowując to nowe wydanie Pokoju z Bogiem. Szczególne podziękowanie wyrażam swojej żonie Ruth, która wiele godzin poświęciła na wnoszenie istotnych poprawek, mojej najstarszej córce Gigi Tivijan i mojej sekretarce Stephanie Wills. Niech Bóg za pośrednictwem tej książki poruszy serca wielu milionów ludzi w tym pokoleniu. Billy Graham. Część pierwsza. Ocena sytuacji. Wielkie poszukiwanie. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Jeremiasz 29:13. Na wielkie poszukiwanie wyruszyłeś z chwilą, kiedy przyszedłeś na świat. Minęło może wiele lat, zanim zdałeś sobie z tego sprawę, nim uprzytomniłeś sobie, że poszukujesz stale, poszukujesz czegoś, czego nigdy nie miałeś. Poszukujesz czegoś, co jest istotniejsze niż wszystko inne w życiu. Czasem próbowałeś zapomnieć o tym, czasem usiłowałeś zagłębić się w innych sprawach do tego stopnia, by poza swym zajęciem nie mieć ani czasu, ani chęci pomyślenia o czymkolwiek innym. Czasami mogło ci się nawet wydawać, że uwolniłeś się od potrzeby dalszego poszukiwania tej nieokreślonej rzeczy. W pewnych chwilach byłeś niemal zdecydowany całkowicie porzucić swe poszukiwanie. Zawsze jednak przyciągało cię ono nieodparcie. Zawsze musiałeś do niego powracać. W najsamotniejszych chwilach życia przypatrywałeś się innym ludziom zastanawiając się, czy oni również poszukują czegoś, czego nie są w stanie określić, lecz zdają sobie sprawę, że tego chcą i to im jest potrzebne. Wszak niektórzy z nich robili wrażenie szczęśliwszych od ciebie i mniej obarczonych kłopotami. Wyglądało, że niektórym przyniosło pełne zadowolenia małżeństwo i życie rodzinne. Inni udali się na poszukiwanie sławy i bogactwa w różne strony świata. Inni wreszcie pozostali w kraju i doskonale im się powodziło. Patrząc na nich, mogłeś sobie myśleć: Ci nie są na szlaku wielkiego poszukiwania. Odnaleźli własne drogi, wiedzieli, czego chcą i zdołali to osiągnąć. To tylko ja podążam ścieżką, która nigdzie nie prowadzi. Tylko ja dopytuję się, szukam, potykam się, idąc po ciemku tą rozpaczliwą drogą, na której nie ma drogowskazów wołanie ludzkości Nie jesteś jednak sam Cały rodzaj ludzki kroczy w